Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, druga część poradnika do playlisty festiwalowej Zima, Prosucha, seria 302. Zaczniemy sobie od wyzwania dziennego, o którym wspominałem w ostatnim odcinku. Zaraz pokażę lokalizację dokładną, w której trzeba wbić te punkty. I ogólnie pozostało jeszcze sporo wyzwań, jak zawsze sobie tylko zaliczyłem w międzyczasie, poza nagraniem wyzwania online. I drugi odcinek, jak zawsze, zapowiada się na trochę dłuższy. Ok, czyli szlak Baio. Welcome back, Loco. Or Baggio, nie wiem jak to się czyta dokładnie. W każdym razie odznaczmy sobie wszystko, znaczmy sobie tylko zawody sezonowe. I chodzi tutaj o ten wyścig. Nie musimy oczywiście startować w tym wyścigu, chodzi tutaj o bicie 10 tysięcy punktów na terenie szlaku. Czyli zaczynamy zabawę. Czwórka oczywiście jest opcjonalna. Kto jaką lubi, w której czuje się najlepiej. Nie, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Okej, wystarczy. Zaraz, ile my musimy tam bić? 10 tysięcy. No to się wydaje, że wbiliśmy tutaj. Może musimy bardziej tutaj o ten teren chodzi. Tak, ok. Teraz bierzemy sobie może przecieranie szlaku. Zobaczmy jakie furki. Czyżby możemy Rimaca? Tak, ok. Czyli skoro mamy już nawet Rimaca, no i jeszcze najłatwiejsze przecieranie szlaku, no to pięknie, no to będzie bardzo łatwe. Lecimy z tematem szybciutko. Turn around when it is safe to do so. You have arrived at your destination. Bardzo łatwe przecieranie szlaku, naprawdę. Okej. No to przechodzimy teraz do mistrzostw. Jeszcze tylko tak, wyścig drogowy lub crossowy. No to przy okazji tutaj wpadnie, bierzemy mistrzostwa crossowe. Przy okazji wpadnie zadanie dzienne. A800, więc całkiem nieźle. Zobaczymy jakie furki będą dostępne. Prawdopodobnie już jakąś mamy gotową. A jak nie, to zaraz sobie zrobimy. Coś takiego. Ciekawe furki. Crossowe. Postawiłbym na sterowność jednak. Okej. Okay. 5 i 3, a tutaj mini 4 i 7, ale szybkość. Przyspieszenie. Bierzemy mini. Dawno nie jeździłem tą furką. Wiem, że jest to dobra furka, więc myślę, że się sprawdzi tutaj w tych mistrzostwach idealnie. No to sprawdźmy naszą furę. Na starcie wygląda, że jest nie najgorzej. Sterowność mogła być lepsza, to co już czuję. Jako że furka bardziej się nadaje na zawody przełajowe niż crossowe. Ale zobaczymy, Tutaj już natomiast mamy ogromną przewagę. Tu już czuć tą moc Mini. Świetnie się prowadzi. Ależ. No tu to pokazuje pazura. Pięknie się prowadzi, naprawdę. Na piachu to Mini jest naprawdę kozacką furą, świetnym wyborem. Za dużo nawet hamuje. Jeszcze nie znam możliwości tej fury do końca. No ale wiem, że jest to na pewno bardzo dobry wybór i godny polecenia. I na pewno nikt nie będzie miał problemu tutaj z ukończeniem tych mistrzostw po wybraniu właśnie tej furki. Tak, asfalt zdecydowanie gorzej, ale to tylko kawałek było na asfalcie. Znowu wracamy na piach, więc znowu zabawa się zaczyna. Możemy sobie przycisnąć delikatnie, trzeba uważać, bo Mini jest dosyć lekkie, mimo że dosyć duże, żeby nie uderzać zbyt mocno w bandy. Bardzo ładnie się prowadzi furka, naprawdę. Zastanawiałem się nad Jeepem Grand Cherokee, również też bardzo dobra furka. Większość gry tak naprawdę ukończyłem tą furką, no ale Mini jest również świetne. No i zaraz już będzie meta, powoli się zbliżamy. Fajny odcinek, dużo piachu. Świetna pogoda. Już widać na GPS-ie metę. Ostatnie zakręty. No i meta. Fajny, pierwszy wyścig fajny, naprawdę przyjemny. I to co najważniejsze, furka się sprawdziła. Przechodzimy do kolejnego. I przy okazji zadanie dzienne zostało zaliczone. O, uwielbiam ten odcinek. No świetnie. Dosyć długi, ale naprawdę fajny. Praktycznie sam chyba piach. Z tego co dobrze pamiętam. No cieszę się, bo naprawdę lubię ten odcinek. Dosłownie chwilkę musimy poświęcić na wbicie się na pierwszą pozycję. Myślę, że już po tym zakręcie... Aha, nie, dobra. Ścięłem zbyt dużo płotków. Dobra. Czyli zabawa trwa. Trochę za duża prędkość, bo jak przywalę z taką prędkością w bandę, to może mnie wybić lub może dojść nawet do dachowania. A tego raczej nie chcę. No dobra, tutaj trzeba uważać, bo dochodzi do dosyć dużej prędkości i znowu bandy. Trzeba się ładnie wbić. Nie tak. No trzeba łączyć hamulce i ręczny, i pulsacyjny, i nie z gazem, i normalny hamulec na tych zakrętach, bo tutaj można wyciskać niezłe prędkości, dlatego też trzeba uważać. I tu znowu ok, i znowu, i ręczny, i lecimy. Za dużo kamieni na poboczu, ok. Ależ świetny wyścig, no jak nie lubisz tego wyścigu? Przecież to sama zabawa, non stop. Testujemy furkę ostro. Jeden tam się ostro trzyma. I to jest fajne właśnie, że muszę cały czas uważać, nie mam jakiejś wielkiej przewagi. Jeden większy błąd i będę musiał powtarzać. No ciągnie mnie jakoś do tych płotków, nie wiem dlaczego. Okej, 71%. Dosyć szybko przebiega ten wyścig. No ale jest naprawdę przyjemny. Okej, ręczny delikatnie i lecimy dalej. 85% odcinka, więc powoli już zbliżamy się do mety. Teraz trzeba uważać, bo mamy trochę z górki i sporo zakrętów, więc uważamy na prędkość, ale i staramy się ciąć przy okazji. No i meta. I ostatni wyścig w tych mistrzostwach. Również odcinek, co nie świadczy wcale, że te odcinki są krótsze, ale zawsze ja osobiście wolę odcinki. No dobra, lecimy ostatni wyścig. Tak sobie myślę, no co by było, gdyby Microsoft nagle, niespodziewanie zapowiedział premierę kolejnej części Forza Horizon. No wiele osób, w tym również ja, cieszyłoby się niesamowicie i na to właśnie czekamy, ale nic nie wiadomo. Wiadomo jednak to, że gra powstaje, no bo w serii, która przynosi pieniądze i tak naprawdę sławę dla konsoli, się nie uśmierca. Więc no czekamy z niecierpliwością na kolejną część. Nawet jakiś dodatek by się przydał, darmowy, a nawet i płatny do piątki też byłoby przyjemnie. No ale dodatek to raczej mało prawdopodobne. Raczej coś może darmowego. Jakaś aktualizacja z jakimiś nowymi wyzwaniami i osiągnięciami, ale raczej duży dodatek to jest chyba raczej niemożliwe. No dobra, i meta, i mamy mistrzostwo ukończone. Pierwsze. No to jeszcze 4 przed nami. Możemy już odebrać drugą nagrodę również. Ok, czyli może teraz wybierzemy sobie... Nie ma znaczenia tak naprawdę. Tak trzeba wszystkie zaliczyć. Czyli 2 tory i 1 odcinek, tak mi się wydaje. Takie furki. Opel Manta jest. Biorę Opla. To jest bardzo dobra fura. Na przełajówki na pewno się sprawdzi. I może paskudna z wyglądu, to naprawdę dobra. Dodatkowo mamy świetną pogodę, więc myślę, że nie będzie problemu. Już na starcie widać, że jest to dobra fura. No i proszę, już 4. pozycja momentalnie. Teraz tutaj, aby nie hamować. Coś takiego, pięknie. Pięknie, o to mi chodziło, dokładnie o to. Beczki wjechałeś. No, bardzo dobra fura. Dzięki tej furze ten wyścig jest naprawdę łatwy. Łatwa kontrola, praktycznie nie wpada w poślizgi ta furka. Całkiem niezłe przyspieszenie, plus hamulce przyzwoite. No jest to fura dobra, naprawdę. Do przełajówek sprawdza się perfekcyjnie. w wielu miejscach tak naprawdę nie trzeba hamować, tylko pulsacyjnie z gazem wystarczy. A zobaczmy tutaj, czy się uda nam, tak? Bez hamulca, tylko pulsacyjnie się uda. No i bardzo szybko ten wyścig nam mija. Już ostatnie kółko. Przeciwników nie widać w ogóle nawet. Okej, tutaj już za duża prędkość była. Musiałem zahamować troszeczkę, bo mnie za mocno wybiło. Dobrze, że odbiłem, bo bym przywalił w te drzewo. Okej, kolejny wyścig. No to lecimy kolejny wyścig Opelkiem. Dobra furka. Stara, ale naprawdę daje radę. I mamy odcinek również, czyli moje ulubione wyzwania. Ogólnie odcinek nie wygląda na trudny. A okej, już kojarzę. Ładnie, no pięknie się trzyma Opel. Znakomita przyczepność, naprawdę. Okej, trochę za mocno, ale to nic, to nic. Zaraz dogonimy BMW. Ale nieźle pociska po piachu BMW. Co jest dla mnie trochę dziwne, bo napęd na tylne koła, ale okej. Moim zdaniem powinno trochę rzucać na piachu. No ale może jakiś dobry tuning ma, no kto wie. W każdym razie widzę już szansę na... Skubany jest szybszy. Jak wyjdziemy po lądowaniu, troszeczkę niezbyt dobrze. Aczkolwiek przycinijmy bez używania hamulca i to jest właśnie ten moment, w którym chyba nam się uda, tak. Uda się nam wyprzedzić. Aczkolwiek walka cały czas trwa, bo jeszcze do mety mamy kawałek, a tak jak już dało się zauważyć, jest trochę szybszy przeciwnik. Zobaczymy, jak przebijemy taflę wody. Całkiem przyzwoicie, trzeba przyznać. No i meta. Okej, przejdźmy do kolejnego wyścigu. Tym razem mamy tor. To jest łatwy również tor i krótki, z tego co dobrze kojarzę. Czwarta pozycja. Za chwilę będziemy mieli szansę na metodę podparcia tutaj. O, tutaj właśnie. Chociaż też no się podparł na nas ten Porszak. No i okej. Zaczynamy drugie kółko. Staram się jak najmniej hamulca używać, tylko najwyżej pulsacyjnie. Tutaj już będę musiał, bo nie ma nikogo, kto by mi mógł pomóc. No, jak widać, jest to również bardzo łatwy wyścig. No i ostatnie kółko zaczynamy. No już za chwilę będzie meta, zbliżamy się powoli. Dziwnie ten kręgiel, a ten to już w ogóle do góry nogami. Okej. Okej, w takim razie zobaczmy, jakie furki mamy do wyboru. Niewiele. Chyba wezmę Enzo. Bardzo ładne jest Enzo. Piękna fura. Okej, lecimy. Furka jest dobra, fajne przyspieszenie, kozacka sterowność, dobre hamulce. Ale trzeba uważać na prędkość i mamy również wiele zakrętów ostrych. Dlatego na nie najbardziej trzeba uważać. No i prędkość. Ale przyjemna furka. Doganiamy bez problemu, ale trzeba cały czas śledzić GPS, bo tu za chwilę już będziemy mieli ostry zakręt i jeżeli nie zareagujemy w miarę szybko, to możemy wypaść poza tor. Tutaj trochę straciłem, ale zaraz spróbuję to odzyskać. Teraz przyciśniemy sobie trochę, ale za chwilę znowu ostry zakręt. ...64% odcinka za nami. Kolejny ostry zakręt przed nami. Ten najbardziej niebezpieczny, bo od razu na most prowadzący. No i zbliżamy się już do mety. No i po pierwszym wyścigu już wiem, że ta fura jest naprawdę bardzo dobra i jak najbardziej mogę ją polecić do tych mistrzostw. Okej, lecimy. Tutaj trzeba uważać, bo łatwo jest coś przywalić i przez to zostać tyle. Na pewno przyda się właśnie ta dobra sterowność Enzo. O kurde, no właśnie o tym właśnie mówię. Jakaś donica. I jak się przydzwoni, to można bardzo szybko stracić pozycję. Ależ dobry. Niebezpieczne bardzo zakręty. No trzeba tutaj się skupić, bo jest wiele zdradliwych zakrętów. Połacinka za nami. Widoczność też jest taka średnia. Jest mgła. Wróciłem parę płotków, trochę straciłem, ale najważniejsze, że dalej pierwsza pozycja i już zbliżamy się do mety. No są to szybkie mistrzostwa, trzeba przyznać. Wysoka klasa, dobre furki. Ostatni wyścig i przejdziemy sobie do dodatków. Okej, ten ostatni wyścig jest najbardziej hardkorowy, jest kilka mostów, sporo trudnych zakrętów, więc to co najważniejsze, żeby śledzić GPS cały czas. I zaczynamy pierwszy chory zakręt i ktoś na nas metodę podparcia zastosował, no też tak się zdarza. W każdym razie lecimy cały czas obserwacja GPS-u. Ok, zbliżamy się do kolejnego ostrego zakrętu. No dobra, już prawie go mamy, Ostry zakręt. No i dobra, całkiem fajnie to wyszło, a się odpłacił, dobra. Połacinka za nami, znowu ostry zakręt. I teraz możemy przycisnąć. Okej, trochę za duża prędkość, ale zaraz to naprawimy. Ok, lecimy do dodatku. Prawdopodobnie będziemy mogli Rimakiem zaliczyć pierwsze wyzwanie, czyli te krótkie, zaraz zobaczymy. Tak, ok. Znak ostrzegawczy, ok. A, że tędy. No dobra. Okej, rozpędzamy się i musimy tutaj dobrze też trafić. Coś takiego. Myślę, że powinno być dobrze. O ile wylądujemy dobrze. Okej. Czyli takie furki. O, proszę. No to już wiem, którą furkę biorę. Uwielbiam tą furkę. Już parę razy była okazja tą furką grać i to, co pamiętam, że trzeba uważać na prędkość, bo fura jest bardzo dobra, ale też rozwija prędkość bardzo szybko, co nie do końca jest plusem akurat w tego rodzaju wyścigach. Aczkolwiek tutaj widzę, że mamy akurat przewagę asfaltowych wyścigów, więc tutaj się sprawdzi jeszcze bardziej ta furka. Przed nami ostry zakręt. No dobra, i już gonimy pierwszego. Skubany, jak ten zakręt fajnie pokonał. A ręczny? Całkiem fajnie, jeszcze raz. Dobra, kamień, tego nie przewidziałem i nie zauważyłem przede wszystkim. Wow. No jest całkiem ciekawie. Całkiem ciekawie, to co mówiłem, prędkość. Która może zgubić. I teraz na ręcznym zaszalejemy tutaj. A nie tak. No ale sterowność, kurde, jaka dobra. Świetna fura. Bardzo dobrze się tnie zakręty. No i już zbliżamy się do mety. Nawet nie zauważyłem, że tak szybko. Ale może temu, że trzeba się skupiać właśnie, że dużo tych zakrętów jest ciekawie. No i dobra, i do mety. Pierwszy wyścig zaliczony. No ale trzeba przyznać, że tym razem każda playlista jest bardzo czasochłonna i długa. Jest mniej wyzwań online, ale za to mistrzostw jest rekordowa ilość. No, zapowiada się ciekawy odcinek, dosyć szybki jak widać. No fajny wyścig, cały czas asfalt. Ostro. Lecimy. Doganiają mnie. Nie mam jakiejś znaczącej przewagi. Cały czas przeciwnicy się trzymają bardzo blisko. Tu popełniłem duży błąd, mogę tracić pozycję, ale nie. Zbliżamy się powoli do mety. Z tą prędkością to zdecydowanie trzeba uważać. No właśnie. Całe szczęście, że była ta barierka i nie wyhamowała w odpowiedniej chwili. No dobra, jeszcze jeden wyścig i przejdziemy sobie do dodatku Hot Wheels. obok. No proszę. Ostatni odcinek zdecydowanie najdłuższy. Bez problemu tak naprawdę możemy bić się na pierwszą pozycję. Aczkolwiek trzeba uważać, żeby nie wypaść. Czyli jak zawsze śledzi mi GPS. Jest to naprawdę odcinek z wieloma zakrętami. I mimo nawet asfaltowej trasy, no chwilkę tutaj trzeba spędzić. Trzeba uważać, bo te bramki tutaj dosyć gęsto są porozmieszczane. No już widać metę na GPS-ie. Wow, co za wyścig, nie powiem, zmęczył mnie delikatnie. Zaczniemy sobie od strefy driftu. Zobaczmy, jakie furki możemy użyć. Jaka klasa? S2. Tak się składa, że jesteśmy obok. Musimy się zawrócić jeszcze raz i z tej strony zrobimy. Pod górkę będzie łatwiej. Wow, to nie jest takie łatwe. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Trzeba naprawdę ostro tutaj driftować. Dało się. No ale nie było to łatwe. No tak, co my teraz tutaj wybierzemy? Aha, tylko Forda mamy, tak? Siedem i osiem, 6 i 2, przyspieszenie, start. A bierzemy tą furkę, a co? No nie wiem, czy jest to dobry wybór, ale się okaże. Ale na to wygląda, że jest to dobry wybór. Ale leci ta fura. Ależ! Myślałem, że się uda mi na metodę podparcia, ale... Ale to nic, jest bardzo blisko. Już go mamy. No tak, oczywiście nie jestem w stanie się odkleić. Nie no, jest to dobra fura. Bardzo szybka, może nie jest najłatwiejsza w sterowaniu. Okej, lód. No i dobra, połowa odcinka za nami. niedaleko już nawet było widać na GPS-ie metę, czyli się zbliżamy. Już teraz pod górkę i z górki i meta. No myślę, że furkę mogę polecić, się nadaje jednak. Nie byłem pewny na początku, ale już po pierwszym wyścigu jednak jestem pewien. Kolejny sprint. Okej, lecimy. Fajnie by było, gdyby ostatni wyścig był również odcinkiem, ale to się rzadko zdarza. Nie mam jakiejś dużej przewagi. Muszę walczyć o nią. Ale jednym ładnym odbiciem, jak widać, udało się już wbić na pierwszą pozycję. Teraz już utrzymanie myślę, że nie będzie aż takie trudne też. Wow. Okej, muszę bardziej się skupić. No teraz ładnie, ładnie ten tor wygląda. Cały czas z górki. No i meta. No i właśnie, mamy tor. na zakończenie jeszcze. No i 3 kółka, już myślałem, że może 2 będą chociaż, ale nie. Jednak nie. Może przynajmniej ten wyścig nie będzie taki długi, zobaczymy. Jeżeli chodzi o okrążenia, o długość okrążenia dokładniej, aczkolwiek zaraz, ja tu muszę ostro walczyć o tą pierwszą pozycję. Ta pierwsza trójka jakoś niebezpiecznie mnie odsadziła i pamiętam ten tor. Będzie tutaj odcinek z lodem, na którym będę mógł zyskać za chwilę właśnie. No właśnie. Tutaj przyhamują trochę w tym momencie przeciwnicy, a my nie. Dobra, drugie kółko, ale cały czas gonimy jeszcze pierwszego. Znowu pewnie będę musiał czekać aż do tego etapu z lodem. Tak, zapewne. On jest ogólnie szybszy. To zwiększa poziom wyzwania. Ale źle mnie wybiło. Źle. Ostatnia moja szansa. No nie. Jeszcze na ostatnim kółku będzie jedna szansa. Chyba że tutaj zaraz, łapiąc tunel. Gdzie? No skubany tym Mustangiem, co za walka tutaj się wyrabia na koniec. Ostatni wyścig, ale chcą mnie docisnąć na maksa, naprawdę. Co się wyrabia. Mam nadzieję, że już mnie nie dogoni, chociaż dogania mnie znowu. O nie. Jak to wygląda? Dobra. Mustang gdzieś został w tyle, dobra. Mamy to chyba. Tak. No i dobra, wszystkie wyzwania zostały zaliczone, dlatego również sobie w tym momencie zakończę drugą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.